Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Naszymi gośćmi są publicyści Agnieszka Siewieroniuk-Maciorowska, Jakub Maciejewski. Witam Państwa ponownie. Proszę Państwa, stawiamy dość przewrotne pytanie. Czy Marsz Tuszka pomoże Prawu i Sprawiedliwości? Przewrotne dlatego, że media sprzyjające opozycji, a także jej politycy ogłosili triumf. Już teraz od tego momentu ma się zacząć wielki marsz ku zwycięstwu. Pani poseł Kinga Gajewska z Platformy Obywatelskiej opublikowała wyniki, które pokazała telewizja TVN24. Kantar zrobił specjalnie dla tej telewizji taki sondaż, gdzie już w ogóle Prawo i Sprawiedliwość jest na drugim miejscu, a zwycięża Platforma, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, i napisała: Olbrzym się obudził. Jest już, są takie wpisy na Twitterze, że w sztabie Prawa i Sprawiedliwości jest szok, że tutaj będą zmiany, że będzie jakiś reset. No więc dlatego my przewrotnie stawiamy tezę w pytaniu, że jednak może ten marsz PiS-owi pomógł. I teraz proszę posłuchać, co na temat tego, co między innymi pani Kinga Gajewska opublikowała, i na temat tego resetu, który ma podobno nastąpić w Prawie i Sprawiedliwości, w jego sztabie, mówi rzecznik rządu pan Piotr Müller. Nie wiem, czemu miałby być reset kampanii. No, mamy projekty, które zostały przedstawione podczas programowego. Nie obawiacie się efektów politycznych tego marszu? Jeden z sondaży, Kantar dla TVN-u, pokazuje nawet pijankę w PiS-u i Platformy. Panie redaktorze, no, jakby ja rozumiem, to jest tak stały model stacji TVN, która rozumiem, realizuje jakieś swoje wyzwania polityczne. Czyli nie ma efektu marszu? Nie zauważyliście go? Nie, panie redaktorze, efekt marszu będziemy obserwować, czy jest, czy nie ma. Oczywiście nie wolno bagatelizować marszy, które są większe niż standardowo, natomiast też no nie czynimy z tego marszu jakiegoś game changera tej kampanii wyborczej, i to jest pierwsza rzecz. My mamy na stole konkretne propozycje programowe, szykujemy się do też tego czerwcowego naszego wydarzenia pod koniec czerwca, i wtedy też będą kolejne propozycje. No właśnie, czekamy na inne sondaże, ale portal wpolityce.pl opublikował sondaż, który był robiony w dniach, ale dobrze pamiętam, 1-5 czerwca, czyli już zahaczył o 4 i 5 czerwca. Proszę zobaczyć, jakie są wyniki tego sondażu. No właśnie, trochę się różnią od tego, co Kantar przedstawił, a TVN24 pokazało. No i jeszcze jest opinia pana Marcina Dumy, który był założycielem Ibrisu, jednej z poważniejszych sondażowni na naszym rynku, który mówi między innymi, że wcale to nie jest tak, że ten marsz rozpocznie zwycięski, znaczy ja nie mówi tego dosłownie, ale z jego słów wynika, że ten marsz doskonale odciąga uwagę od postulatów PO, które ma Platforma Obywatelska, bo pamiętamy babciowe, kredyt zero i tak dalej, więc kilka tych postulatów jest, i skupia całą uwagę na jednym haśle, czyli odsunąć PiS od władzy. W kontrze do bardzo konkretnych postulatów i zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości. Więc nasze pytanie, czy ten marsz pomógł PiS-owi, bo jednak widzieliśmy na tym marszu właśnie to przesłanie, głównie w 90% i na plakatach, i w skandowanych hasłach, bardzo czasami ordynarnych, odsunąć PiS od władzy. Natomiast czy z tego się wykluła w ogóle jakaś idea? Na jakim paliwie będzie dalej jechał Donald Tusk? Czy tylko na sukcesie frekwencyjnym i potwierdzeniu swojego przywództwa i na opozycji, i w Platformie Obywatelskiej? Bo Marcin Duma twierdzi, że to jest zamknięcie ust wszystkim przeciwnikom wewnętrznym w Platformie Obywatelskiej, wszystkim tym, którzy by chcieli jakieś tam idy marcowe urządzić, że właściwie do wyborów Donald Tusk ma taką pozycję, że jest nietykalny, jego pozycja jest niepodważalna. Agnieszka. No, powiem tak, na pewno będzie ten marsz wykorzystywany, ale w spotach już tylko, bo do czasów wyborów zwykli wyborcy zapomną w ogóle, że taki marsz przeszedł i jak on był liczny, tym bardziej, że żyjemy w takich czasach, kiedy dzieje się dużo rzeczy tak bardzo dynamicznie, że to nie będzie pamiętane. Już ten marsz przechodzi powoli, jakby już przestajemy o nim dyskutować. Jeszcze tam Platforma coś tam, prawda, podgrzewa ten płomyczek, żeby to się tliło, ale tego już nie ma. W tej chwili jakby na pierwsze tematy, które są, to oczywiście kopalnia Turów, wyrok Sądu Najwyższego ostatni, ale też to, co się dzieje na Ukrainie. Ja niezmiennie twierdzę,
i moje zdanie raczej się nie zmieni w tej sprawie, że o tym, kto wygra wybory jesienią, zdecyduje ten, kto jakby zdecydują to, te argumenty, które przekonają Polaków do tego, że my jesteśmy w Polsce bezpieczni. To, co robią Ruscy na Ukrainie, cały czas Polacy śledzą te wydarzenia, nie gaśnie u nas zainteresowanie, tak jak gdzieś tam w państwach zachodnich, no bo my jesteśmy zbyt blisko, tak? I tutaj jakby to, co też jeszcze robi Białoruś, to, co tam się dzieje, to tutaj jakby Polacy będą się kierować właśnie kwestiami bezpieczeństwa, a nie jakimiś tam hasłami, prawda, co to oni tam PiS-owi nie zrobią i tak dalej. To nie będzie miało znaczenia. I w mojej ocenie, jeżeli będzie utrzymywany język, a będzie utrzymywany język agresji, który widzieliśmy i słyszeliśmy na marszu 4 czerwca, to jakby no, to jest program Platformy, z którym ona nie wygrała ani w 2015 roku, ani w 2019 roku. To jest zdecydowanie za mało dla tego, czym żyje współczesna Polska i Polacy. I pytanie do Kuby. Marsz Tuska pomoże PiS? Zaszkodzi? Jest nieważny? Zależałoby to od zachowania PiS-u. Ten marsz można było łatwo zminimalizować w takiej PR-owskiej grze, natomiast przez pierwsze półtorej doby było widać, że sztab PiS-u nie ma pomysłu, jak ten marsz opisać jednym słowem. No bo w walce propagandowej liczą się krótkie hasła i żadne takie krótkie hasło podsumowujące tutaj nie wyszło. Polotem, tak, awianetką chyba, z napisem do Berlina. No był fajny żart. Wiadomo, postać lidera tego marszu, ale nie zostało to wykorzystane. Przecież można by było naprawdę, jak to się mówi młodzieżowym językiem, strollować prezydentem. Coś nam się dzieje z dźwiękiem u Kuby. Zaraz spróbujemy to jakoś naprawić. Już jest, Kuba? Czysto nam brzmi? Ja nie, właściwie nie. Coś przerywa, Kuba, u ciebie. No, to w takim razie może już, ja się połączę. Już jest tak. Dobrze. No w każdym razie to sztab PiS-u przeżywa pewną zadyszkę. Ta wpadka ze spotem o Auschwitz, brak twardej odpowiedzi na marsz Platformy. No generalnie niech się panowie wezmą do większej roboty. I musi być też tak, że tam nie ma świętych krów. Jak ktoś ma głupi pomysł w sprawie, to reszta jest taka potulna. O Polskę walczy. No Agnieszka, wracamy do ciebie. 4 czerwca 2023 roku. Wybory prawdopodobnie zostaną ogłoszone na 15 dzień października. Czy to nie był falstart? Dlatego, że wszyscy politolodzy, większość politologów twierdzi, że aby odnieść skutek przy urnach wyborczych, jakaś akcja dyskredytująca przeciwnika albo pokazująca siłę jednego z ugrupowań powinna być mniej więcej 2 tygodnie przed wyborami przeprowadzona. Czy gdyby ten marsz odbył się na przykład na początku października, 1 października, albo pod koniec września, on miałby większą siłę oddziaływania na wyborców niż to, że teraz, bo za kilka miesięcy niektórzy mogą już zapomnieć nawet, że w nim uczestniczyli. Mówię o tym dlatego, że proszę pamiętać o tym, co się wydarzyło w wyborach prezydenckich. Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbyła się 28 czerwca 2020 roku i w tych wyborach, w tej pierwszej turze urzędujący prezydent uzyskał 43,5%. Drugi z kandydatów, Rafał Trzaskowski, 13% różnicy było między panami. I oto 1 lipca ukazuje się w jednym z dzienników, w Fakcie, artykuł, który jest tak skonstruowany, że praktycznie wynika z niego, że Andrzej Duda uniewinnił, czy obdarzył prawem łaski pedofila. I potem, i 12 lipca mamy kolejną turę, drugą turę, i ta różnica między Andrzejem Dudą a Rafałem Trzaskowskim wynosi chyba tylko, o ile dobrze pamiętam, 400 tysięcy głosów. Agnieszka.
To znaczy, to jakby kampania prezydencka to jest jednak trochę coś innego niż w tej chwili parlamentarna. My oczywiście możemy... Ja bardziej mówię o oddziaływaniu pewnych faktów na decyzje wyborców niż o różnicach między kampaniami, bo tutaj to chyba jest to samo. Tylko że tutaj jakby mamy pojedynczego, można powiedzieć, człowieka i stojące za nim ugrupowanie polityczne, czy też ugrupowania polityczne. Natomiast w przypadku partii, to jest szereg jakby naprawdę wielu jakby czynników. I przecież nie jest powiedziane, że taki marsz nie pójdzie jeszcze raz w październiku, tak? Nie wiadomo, może jeszcze raz Tusk się porwie na to, żeby zwieść towarzystwo do Warszawy, bądź może do innego miasta, tego nie wiemy. To będziemy przecież dopiero śledzić. Ale z drugiej strony to też jest tak, że ja bym się nie zgodziła z tym do końca, że tutaj PiS jakby przespał to wszystko. PiS w tym czasie, kiedy maszerowali ludzie w Warszawie, PiS spotykał się tak naprawdę w całej Polsce z kołami gospodyń wiejskich, które są, to nie są te koła, które powiedzmy znamy jeszcze z lat 70. czy 80. ubiegłego wieku, tylko w tej chwili te koła gospodyń wiejskich, które są naprawdę w tej chwili dopieszczane, dofinansowywane. To są bardzo aktywne panie, działające na wielu płaszczyznach, w wielu środowiskach. Ja miałam okazję rozmawiać zresztą niedawno w programie telewizyjnym, ale też tutaj na miejscu tych kół mamy, jest jakby na Podlasiu bardzo dużo i gdzieś tam jak człowiek rozmawia, to naprawdę to są panie bardzo zaangażowane w działalność społeczną. I dzisiaj PiS właśnie przy nich stoi. Ja bym jakby tutaj widziała zupełnie co innego. To nie są może takie marsze pokazowe, ale to są jakby te spotkania z tymi kołami gospodyń wiejskich, ale też z tymi środowiskami takimi, które aktywne są w mniejszych społecznościach. One są szalenie ważne, bo ci ludzie to nie tam, że pójdą, przyjdą, prawda, i zapomną, tylko to są ludzie, którzy dalej będą działać. I w swoich środowiskach będą wychodzić do innych, podejmują współpracę. I ja dlatego, tylko tego może jakby nie widać do końca, to gdzieś tam się nie przebija do opinii szerokiej publicznej, ale to jest szalenie ważne. Tylko jest jedno zagrożenie w tym wszystkim. Te mniejsze miejscowości i wsie w Polsce po prostu się wyludniają. Tych ludzi jest coraz mniej. I jakby może tych głosów gdzieś tam zabraknąć właśnie z uwagi na to, że z mniejszych miejscowości, z wsi ludzie przeprowadzają się do miast, a w miastach to już się stają takimi, prawda, większymi lewakami niż lewacy z dużych miast. Ostatnie pytanie będzie do Kuby. Niektórzy życzliwi, w cudzysłowie to określenie umieszczam, mówią, a może PiS 31 sierpnia urządzi taki marsz, on będzie większy. A Kuby nie ma. No niestety, nam się Kuba zerwał, więc Agnieszka, ostatnie pytanie do ciebie. Niektórzy życzliwi, tak jak już zaznaczyłam, mówię to w cudzysłowie, radzą PiS-owi, żeby zorganizował taki wielki marsz, jeszcze większy niż Donald Tusk, 31 na przykład sierpnia. No to jest chyba wpuszczanie w tak zwane maliny, bo jeżeli przyjmie tą metodę działania Prawo i Sprawiedliwość, czyli kampania oparta na emocjach, na atakowaniu przeciwnika i na spędzaniu ludzi na jakieś marsze, to chyba to nie jest dobra droga. Nie, wydaje mi się, że ja tego pomysłu w ogóle nie czuję, nie kupuję. Ja zresztą jestem zmęczona wszystkiego rodzaju marszami. Ja bym widziała w to miejsce, na przykład gdybym to ja miała kierować kampanią, zorganizowanie naprawdę dużego pikniku militarnego z możliwymi wszystkimi atrakcjami, pokazać właśnie Polakom, że jesteśmy bezpieczni i pokazać naszych mundurowych wszystkich w jak najlepszym świetle. Dziękuję bardzo. Agnieszka Siewieryniuk-Maciorowska, Jakub Maciejewski byli państwa i moimi gośćmi. Bardzo państwu dziękuję. Do zobaczenia, a my proszę państwa też się wkrótce zobaczymy, a na razie do widzenia.